Witam serdecznie Państwa, nazywam się Przemek Jakubczyk, jestem ekspertem technicznym OM System. Witam na rozmowie z naszym ambasadorem Łukaszem Burzyckim, fotografem przyrody, biologiem, filmowcem, prowadzącym program telewizyjny i radiowy, autorem książek. Zresztą przedstawiałem Cię ostatnio, Łukaszu. To trochę kontynuacja naszej poprzedniej rozmowy, którą mieliśmy online, jest na tym kanale, więc jeżeli ktoś chciałby do niej wrócić, to serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Spotykamy się w Twoim chyba takim najbardziej naturalnym środowisku, czyli w lesie, bo Twoja fotografia przyrodnicza właściwie w 90% to las, prawda? W dużo. Mhm. W dużej części to las, bo zastanowiłem się, jakie gatunki ptaków warto wtedy wymienić, ale las jest trudnym wyzwaniem fotograficznym, bo po pierwsze jest bardzo dużo różnych roślin, które są na wysokości naszych oczu, a jeśli ich tutaj nie ma i mamy łatwość fotografowania, to wtedy najczęściej ptaki są wysoko w koronach drzew i wtedy oczywiście bardzo trudno je fotografować, tak żeby nie być, jak to miło powiedzieć, od ich spodniej części ciała. Rozumiem. Zacznę od pytania zupełnie nieinspiracyjnego, nie dotyczącego lasu ani ptaków, tylko typowo technicznego. Ponieważ przejrzałem sobie Twoje ostatnie portfolio i nie ukrywajmy, że większość zdjęć, które publikujesz, ogranicza się do długich obiektywów, do 150-400, do 300 f4. Gdybyś miał do końca życia zostać z jednym obiektywem w tym momencie, ale do 100 mm, to co byś wybrał? Do 100 mm? Dlaczego? A? Wybrałbym 150-400. Oczywiście, gdyby nie było tego aneksu do tego pytania, ale biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, to poszedłbym w drugą stronę. Czyli zostałbym z czymś bardzo szerokim. Na przykład 17 mm 1.2 albo jeszcze bardziej szerokokątny obiektyw 7-14. To także dobra rzecz. A czy taki obiektyw nadaje się do fotografii ptaków? Tak, ale bardzo utrudnia. Okay. Z wielu powodów, bo po pierwsze, trzeba mieć takie umiejętności, które pozwolą Ci się zbliżyć bardzo do zwierzaków. Po drugie, najczęściej zostawiam aparat w danym miejscu, licząc, że zwierzęta podejdą blisko i łączę się z aparatem za pośrednictwem aplikacji, którą mam w telefonie komórkowym i zdalnie zmieniam sobie parametry i wyzwalam migawkę, ale nie mam możliwości, żeby zmienić kadr, kompozycję, no tak. To już zostało, czy perspektywa, to już się nie zmieni. Ale tutaj Ci mogę podpowiedzieć, że można założyć na przykład aparat na gimbal i wtedy sterować z drugiej aplikacji gimbal. Już widziałem takie patenty. Tak, więc oczywiście, że można, ale odkąd zająłem się filmowaniem i noszę ze sobą bardzo dużo sprzętu, dodatkowy rekorder, zewnętrzny rekorder, mikrofon, statyw taki filmowy, profesjonalny, głowicę olejową, to tego sprzętu mam naprawdę tak dużo, że każda kolejna rzecz spowoduje, że powypadają mi dyski w kręgosłupie. A co jest w Twoim plecaku zawsze? Niezależnie od tego, jaki temat fotograficzny, jaki ptak, jaki gatunek, w jakim miejscu, co jest takim Twoim głównym jakby korem, rdzeniem plecaka fotograficznego? OM1, oczywiście. Mam dwa korpusy, dlatego że jeden jest zapasowy, a czasem też potrzebuję mieć szybki dostęp do obiektywu szerokokątnego, ale ogólnie OM1 mam podpiętą do 150-400 i to jest druga rzecz, która zawsze jest w moim plecaku fotograficznym. Mam też telekonwertery 2.0 i 1.4 i trzeba używać telekonwerterów rozsądnie, czyli jeśli zwierzak jest od nas bardzo daleko, to oznacza, że między nami a tym zwierzakiem jest dużo powietrza, które przy takiej pogodzie jak teraz faluje, w związku z tym jakość obrazu będzie mała. Ale jeśli zwierzak jest blisko nas, to warto założyć telekonwerter po to, żeby zrobić portret głowy, żeby zrobić detal nóg, po to, żeby zrobić detal upierzenia, takie rzeczy ekstra. Więc obydwa telekonwertery mam. Rozprasza mnie tam młoda wiewiórka, która ma kilka tygodni, zaledwie jest malutka i biega sobie gdzieś za nami. Mam też obiektyw 12-100, jeśli chcę ograniczyć ilość sprzętu, to świetny obiektyw i pozwala jakieś krajobrazowe rzeczy zrobić, czy coś pokazać w środowisku. Bardzo fajny, często go też używam do filmowania, właśnie żeby pokazać zwierzaka w szerszym kadrze, żeby było to potem lepsze do montowania. Mam też coś ze sobą szerokiego, czasem jest to 17 f1.2,
niesamowity obiektyw. Uwielbiam to, jak on rysuje, jak rozmywa tło. No, wspaniały. Kocham go. Chciałem powiedzieć, że nagrywamy się 17, ale zmieniłem obiektyw. W ostatnim momencie jest 25, 1-2, więc... Tak. Albo 7-14, o którym wspomniałem. Jeśli będzie tu łąka i będą owady, to mam też 40-150. Tam zdarza mi się podpiąć na przykład pierścień pośredni i wtedy jestem daleko od fotografowanego obiektu i on mi ucieka. Ale jeśli idę w teren rano i wiem, że owady są pokryte rosą i nie będą uciekać, no to wtedy mam 60 albo 90 makro. Okej. Okay. A co poza obiektywami? Co jest, wiadomo, że karty, że Marcin Dobas, z którym już rozmawiałem, mówił o filtrach, które zawsze ze sobą nosi. Ach, Marcin Dobas. Filtry nosi ze sobą. A co ty nosisz w kozach? Cudownie. Oprócz przewodnika Collinsa. Tak, tak, on też rozpoznaje ptaki. To jest oczywiście nieprawda. Już dawno Marcin nie fotografuje ptaków, krajobrazów, tylko zaczął fotografować ptaki, więc przy fotografii ptasie te filtry mu się nie przydadzą. On jeszcze walczy. On jeszcze myśli, że nie pokochał ptaków, ale już jego serce bije do pierza, ja o tym dobrze wiem. Ale odpowiadając na twoje pytanie, co mam poza tym? Telefon komórkowy. Aplikacje. Powerbank. Właśnie. Aplikacje. Aplikacje do rozpoznawania ptaków, a aplikacje do rozpoznawania ptasich głosów. Książki, które mam dotyczące rozpoznawania ptaków w telefonie. Mapy, z których korzystam. Więc to jest ważna część mojej pracy, bo często chodząc po takim lesie jak ten, człowiek traci orientację w przestrzeni, gdzie jest. I jak nie zapamięta o tym, żeby mieć naładowany telefon, to potem jest problem. Ale często jestem tak długo w terenie, że telefon się rozładowuje, więc mam powerbank, którym no po prostu się ratuje. Widziałem twój zestaw filmowy. Widziałem, na jakim dużym statywie to nosisz, z jaką szyną. Ogólnie robi to dość duże wrażenie, tym bardziej jak podepniemy do tego rejestrator, rekorder zewnętrzny i tak dalej. Masz problemy na lotniskach z takim zestawem, bo to już jest duży set, że tak powiem. Tak. Ogólnie tak, ponieważ nie ma takiej możliwości, że jak wyjeżdżam gdzieś za granicę i wiem, że będę fotografował, o filmowaniu już nie wspominając, żebym zmieścił się w limicie bagażowym zabieranym do luku. 8 kg jest, ja mam to dwukrotnie albo nawet trzykrotnie przekroczone. To nie wygląda z zewnątrz, że jest przekroczone, więc cały czas liczę na to, że nikt tego nie zważy i do tej pory się udaje. Niestety. To nie powinno, ale tak. Podobno dzielą się, fotografuję na tych, których już zważyli i na tych, których jeszcze nie. Na tych, których zważą. No tak, ale nie mam tam rzeczy, które mógłbym oddać do dużego bagażu, no dlatego, tak. że obiektywy muszę mieć przy sobie, dlatego, że zapasowy korpus muszę mieć przy sobie, bo no nie mogę sobie na to pozwolić, żeby mieć tylko jeden. Muszę mieć baterię. No to wszystko jest wykonane z metalu albo z ciężkich jakichś rzeczy, tak jak baterie, i to wszystko dużo, dużo waży. Jak była premiera OM1, to zbiłeś sobie projekt fotografowania sikor w Polsce. Taki długoterminowy, bardzo fajny projekt, z którym miałeś porównanie poprzednich aparatów z OM1. Zresztą ten live, o którym to opowiadasz, też jest dostępny na naszym kanale. Czy teraz masz jakiś taki projekt długoterminowy, że jakiś jeden temat cię zafascynował, coś, że tak powiem, męczysz? Czy... Tak. Temat, który teraz mnie męczy, to taki, czy nie ogląda nas ktoś, kto pracuje na lotnisku i jest w stanie sprawdzić mój bagaż następnym razem. Czy dobrze zrobiłem, że powiedziałem o tych 8 kg? To się wytnie. Ja to zmienię. Ja już nigdy więcej nie będę miał bagażu, który będzie miał przekroczoną wagę. Tak, realizuję takie różne projekty. Teraz się trochę skupiłem na wyjazdach, bo byłem na Karaibach, byłem w Delcie Rumunii, byłem w Grecji, za chwilę jadę do Finlandii i tam będę fotografował zwierzaki. Mam w tym roku już zrobione, no, myślę, że nie skłamię, jak powiem, że ze 150 tysięcy zdjęć do przejrzenia. Musiałem zmienić system przeglądania zdjęć, bo już nie obrobiłem, w ogóle nie dotknięte. Bo nie mogę poświęcać czasu zdjęciom nieudanym, co robiłem wcześniej, je tagowałem jako nieudane. Teraz mogę poświęcać czas tylko tym udanym, czyli na miniaturkach muszę szybko znaleźć te, które mi się podobają. I tu super opcją jest to, że w aparacie mogę sobie gwiazdkować zdjęcia na szybko, bo potem mam grube tysiące, które zgrywam po takim wyjeździe i mniej więcej wiem, w którym miejscu
w tym niekończącym się ciągu miniaturek powinienem szukać tego zdjęcia, które mi się podoba. Jakie projekty teraz realizuję? Przymierzam się do żurawi. Bardzo bym chciał zrobić żurawie. Nie robiłem ich w ogóle do tej pory. W tym roku to był słaby czas na żurawie, dlatego że było mało wody, w związku z tym wiele par nie przystąpiło do lęgów, ale czekam na jesień i na noclegowiska żurawi. Tam przylatują dziesiątki tysięcy żurawi, żeby spędzić tam spokojnie noc i potem rano odlatują przy wschodzącym słońcu i właśnie na to będę się czaił. A jak wybierasz takie tematy? Jak szukasz takich tematów? Co cię inspiruje? Czy to jest tak, że widzisz jedno zdjęcie w internecie, gdzieś ci się przewija i do niego dobudowujesz cały pomysł fotograficzny, czy jest to zupełnie inny proces? Nie ma jednej odpowiedzi na to. Jest bardzo różnie. Ogólnie staram się robić rzeczy, które mnie kręcą, które mi się podobają, które powodują, że serce bije mi szybciej, albo które powodują, że się uśmiecham, bo już na samą myśl o tym zaczynam się uśmiechać. Odkryłem też piękną rzecz, ale zajęło mi to naprawdę wiele lat, żeby czasem spojrzeć na przyrodę nie przez wizjer aparatu, tylko wychylić się zza tego aparatu i popatrzeć na tego zwierzaka, który tam jest, a nie za każdym razem walczyć o to, żeby zrobić bardzo dobre zdjęcie, to przynosi dużo plusów, dlatego że jak zrozumiesz zachowanie danego zwierzaka, poznasz jego ulubiony patyk, ulubiony kamień, ulubioną gałązkę, na której usiądzie, czy przestrzeń na ziemi, po której chodzi, to łatwiej ci będzie później zrobić zdjęcie, więc warto najpierw popatrzeć, a później chwytać za aparat. Jest to piękna scena z filmu Niezwykłe życie Waltera Mittiego, w którym fotograf czeka bardzo długo na świetną panterę i w pewnym momencie nie robi zdjęcia, żeby pamiętać. Bardzo fajny film. Niesamowita ścieżka muzyczna jest z tego filmu, tak, polecam. I w ogóle bardzo mądry, moim zdaniem, film, warty obejrzenia. Dobrze, a oprócz takich tematów, których teraz prowadzisz, czy jest taki temat, do którego wracasz od wielu, wielu lat, dobudowujesz cały czas, dokładasz kolejne zdjęcia do danego motywu, czy nie masz takich tematów? Karmnik. Taki przy karmniku. Mam kilka karmników na Mazurach, w różnych miejscach i sprawdzam, który karmnik jest najbardziej aktywny w danym roku. Kolejne kasuję i sobie ten zostawiam i przysiadam. Przylatuje tam bardzo podobny zestaw gatunków. Grubodzioby, wszystkie sikory, które występują w Polsce, dzwońce, mazurki, wróble, kowaliki, dzięcioły, sujki, jery, gile. Chyba tyle. I to sprawia mi ogromną frajdę. Pomimo, że już te wszystkie gatunki mam sfotografowane z każdej strony, to jednak sprawia mi to dużą przyjemność. W tym roku, w sezonie zimowym, moje sikory zjadły 160 kg słonecznika. To jest po prostu, za głowę się łapałem, bo zamawiałem za każdym razem worki po 20 kg. Miały problem. I to, co najgorsze, to przyleciał krogulec, który zaczął korzystać z tych sikor jak ze swojej stołówki i serce mi pękało i oczywiście pomagałem tym biednym sikorkom, chowałem karmnik w jakichś krzakach, co utrudniało pracę krogulcowi, ale no jest to tak wytrawny łowca, że on tam się wbija w te krzaki po prostu jak torpeda i dochodzi do celu bez najmniejszego problemu. Fotografia przyrodnicza, którą się głównie zajmujesz, i film przyrodniczy, to, jak kiedyś zresztą powiedziałeś na swoim wykładzie, seria porażek przeplatana momentami sukcesu. Czego najbardziej nie lubisz w tego typu fotografii? No bo mamy kontakt z przyrodą, ale jesteśmy na nią tak naprawdę skazani w kontekście tego, czy zwierzak przyjdzie, czy nie przyjdzie. Pogoda, niepogoda. Czego nie lubisz najbardziej oprócz noszenia wielkiego, ciężkiego plecaka, który nie przekracza 8 kg na lotnisku? Chyba tych zwierząt, które mnie gryzą. Okay. I tu mam oczywiste skojarzenia. Są oczywiście komary, kleszcze. Mój rekord to 65 kleszczy zdjętych ze spodni na raz, czyli przeszedłem lasem, zobaczyłem, o kleszcz, 65, więc to przeraża. Nie lubię zdejmować pijawek, które się do mnie przysysają. Ten dźwięk odrywanych pijawek jest dla mnie nieprzyjemny po prostu. Nie lubię też, jak mnie gryzą inne zwierzęta. Myszy gryzą w sposób zaskakująco niedobry. Ostatnio takie myszy pogryzione przez kota i oczywiście w ramach podziękowania też mnie pogryzły. Nietoperze też mnie pogryzły, jakie ratowałem, to też nie było przyjemne. Psy mnie pogryzły we wsi, bo szedłem od strony lasu, pomyślały, że jestem złem, który wyszło z lasu, trzeba mnie pogryźć. Więc nie lubię zwierząt, które mnie gryzą. Okej. Okay. To jest dość szeroka kategoria, powiem szczerze. Cały czas nowe gatunki się do tej kategorii zapisują, no. A powiedz, ostatnio jak rozmawialiśmy, to byłeś przed wyjazdem na Deltę Dunaju, jak już wspomniałeś, wróciłeś. Jak wyjazd, jak fotograficznie? Przywiozłeś jakieś takie zdjęcia, które wiesz, że one będą
ciekawym kąskiem w Twoim portfolio, czy na razie nie miałeś w ogóle szansy przejrzeć ani nawet cokolwiek? Odrobinkę przejrzałem, okay. Ale jeszcze nie do końca. To są grube dziesiątki tysięcy zdjęć. Płomykówka dopisała. To było niesamowite fotografowanie w nocy tej sowy, która miała gniazdo w dachu mieszkalnym. Ludzie sobie normalnie w takim parterowym domku mieszkali. Ten dach był trochę zniszczony i ona tam miała gniazdo, przylatywała z gryzoniami, na które polowała. I to serce nie boli, jeśli ptaki zjadają ssaki, wiadomo, jest to ok, ale jeśli ptaki zjadają ptaki, to serce boli. Też mam takie zdjęcia, gdzie płomykówka przylatuje niestety z ptakiem. Inna sowa, która dopisała na tym wyjeździe, to pójczka. Oj, to była gwiazda wyjazdu, ale były też bardzo barwne ptaki, takie jak kraska, żołna, dudek, sierpówki. To naprawdę niesamowite, niesamowite gatunki. Dobrze, a... Około 100 gatunków ogólnie widziałem i sfotografowałem. Nie pobiłem swojego rekordu z zeszłego roku, bo w zeszłym roku miałem 110 gatunków zaobserwowanych. Ale opisujesz potem zdjęcia konkretnie gatunkiem, czy to nie jest potem przez ciebie segregowane gatunkami? Czy po prostu widzisz zdjęcie i wiesz, że to jest taki konkretny gatunek i koniec? Wiem. Wiesz. Wiem, że to już jest taki gatunek. Jak nie wiem, to mam książki, w których mogę to sprawdzić. Ostatnio oznaczałem mewy i mewa białogłowa, czy mewa srebrzysta są do siebie bardzo podobne i trudno je rozpoznać, zwłaszcza w tych młodzieżowych szatach. Dużo gatunków rozpoznaję już bez problemu. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo do nauczenia i mnóstwo do poznania. Nie ustawiam tych zdjęć w takie katalogi i foldery, żeby można było je łatwo rozpoznać, ale jak wysyłam komuś link ze zdjęciami, to wtedy w komentarzach często dopisuję gatunki, no bo jak ktoś z nich korzysta, to chce to mieć. Mamy historię wspólną z drukowania Twojej wystawy, w której nie mogłeś znaleźć chwili czasu na opis zdjęć, a ja jestem niestety niezbyt wyedukowany w rozpoznawaniu ptaków, więc po mojej groźbie, kiedy powiedziałem, że opiszę Ci wszystkie zdjęcia mewa, nagle opisy znalazły się w 15 minut, więc tak pamiętamy. Nie pamiętam tego. Mogę Ci bardzo dobrze przypomnieć. Ja lubię dzisiaj zadawać takie bardzo ograniczające pytania, takie... Ale wiem też, że jak będziesz ilustrował nasz wywiad, to też będziesz potrzebował zdjęć tych gatunków, o których wspominałem i wiem, że będę musiał je tu pisać, to przede mną. Tak. I zrobię to z przyjemnością. Jeżeli nie będzie opisów zdjęć na tym filmie, które się będą pojawiać jako przebitki, to znaczy, że Łukasz nie dostał. Albo będą w złych miejscach. Nieadekwatne do rozmowy. To wtedy jakby... To już jest mój wtedy jakby błąd. Pytałem Cię o ograniczenie obiektywowe, gdybyś miał wybrać jeden obiektyw, to teraz, jak wiemy, OM1, z którego korzystasz, ma masę funkcji. Część jest krajobrazowa, część bardziej, czyli high-res, Life ND i tego typu podobne, a część jest dedykowana pod fotografię przyrodniczą, którą się zajmujesz. Gdybyś mógł sobie musiał zblokować aparat na jednych parametrach, oczywiście z możliwością ustawienia czasu i przysłony i ISO, to jak byś skonfigurował swój aparat? Jaką funkcję byś wybrał? Czy byłoby to cały czas Pro Capture? Na jakich zdjęciach seryjnych? Ile klatek na sekundę? Ciekawe. Ciekawe pytanie, wymagające dłuższego zastanowienia. Wybrałbym prawdopodobnie zdjęcia seryjne SH2, 25 klatek na sekundę. Wybrałbym auto ISO tak, żeby czas był 1.320 albo 1.500. Musiałbym się chwilę zastanowić. Maksymalnie otwartą przysłonę bym wybrał. Balans bieli wybrałbym pewnie na pochmurny, bo często nawet jak jest trochę słońca, to też robię na pochmurnym, ale robię w rawach, bo to można sobie zmienić, ale lubię widzieć już to zdjęcie, tak jak mniej więcej będzie wyglądać. Wybrałbym sobie pasek z polami autofokusa, który zajmuje cały ekranik i powiedzmy 5 albo 6. Całą szerokość ekraniku. Tak, całą szerokość ekraniku, a wysokość powiedzmy 5 albo 6 pól. Wybrałbym sobie rozpoznawanie ptaków. Pro Capture czy bez? A jeśli miałbym mieć na stałe ustawione, no to chyba bez. Chyba bez, no bo jakby to by mi... Też przy braku blackoutu przynajmniej do Ale Pro Capture używam bardzo często i z niego korzystam. W każdej takiej chwili, kiedy na przykład ptak startuje z takiej gałęzi, wiem, że on to zrobi, to wtedy włączam sobie szybko Pro Capture, on się odrywa i mam całą sekwencję startowania, co jest super. Dlatego mam wyciągnięte funkcje pod przyciski. Mam C1 i C2, tak, że sobie łatwo jestem w stanie to przełączyć, nie odrywając oka od wizjera. Przyjrzałem sobie ostatnio Twoje portfolio.
I przejrzałem też komentarze pod tymi zdjęciami i przewija się taka jedna wspólna myśl, że twoje zdjęcia są bardzo plastyczne, bardzo malarskie i są bardzo plastyczne, mają bardzo równe tło. Ile w tym jest Photoshopa, a ile w tym jest fotografii? Praktycznie nie ma Photoshopa, bo nie używam Photoshopa, pomimo że go mam u siebie na komputerze. Mam cały pakiet programów do obróbki obrazu, ale nie korzystam z niego, więc jakby co, to jest Lightroom. Nie ma tam absolutnie usuwania poszczególnych elementów bądź ich dodawania. Obróbka jest bardzo standardowa, bo ja nie lubię tej obróbki, zajmuje mi to zbyt dużo czasu. Czasem coś odszumię, nie wiem, czy to dobrze odmieniłem. Czasem oczywiście zwiększam kontrast, jakby przejrzystość czy teksturę, zmniejszam prześwietlenia po to, żeby rozpiętość tonalna była mniejsza i żeby nie było przepałów. Czasem coś wyciągam z cieni, ale to jest taka bardzo podstawowa obróbka. Tam jakby nie ma dużej zmiany. Ale czasem winiety trochę dodaję. Twoje zdjęcia biją takim żywym, ładnym kolorem. Musisz przyznać, czy to jest zasługa twoich jakichś tajemnych ustawień, czy... Tak starasz się komponować zdjęcie i tak budujesz. Tak, a czyli to można na etapie właśnie fotografowania zrobić, czyli jeśli ptak usiądzie sobie tu, na tej gałęzi, to jest najpiękniejsza gałąź, bo występuje w naszej rozmowie, usiądzie, nie jest to prawda, nie jest to ładna gałąź, ale jeśli ptak sobie usiądzie na tej gałęzi i my będziemy mieli takie szare, ciemne tło, to ono będzie nieatrakcyjne, ale jeśli za tym patykiem będzie tło jasne, zielone, o jasnej barwie, z zachodzącym słońcem, to tło będzie intensywnie kolorowe. Więc jeśli fotografowany obiekt jest w cieniu, tło jest oświetlone, jest jasne i wybieram tak, żeby było atrakcyjne to miejsce, no to wtedy to zdjęcie jest takie kolorowe, ma intensywne kolory. Oczywiście tam jest nasycenie czy jaskrawość zdjęcia podbita, ale to jest na plus 5 czy plus 7 w Lightroomie, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Więc... A ile zajmuje ci obróbka? O, chciałbym, żeby jak najmniej, ale myślę, że pojedyncze zdjęcia zajmuje mi to 3 minuty, 2 minuty to maks. Teraz dochodzi jeszcze dodatkowa rzecz, bo jest odszumianie przy użyciu sztucznej inteligencji i to zajmuje mi 2 minuty, ale ze względu na moją kartę graficzną i to wydłuża mi dwukrotnie proces obrabiania zdjęć, więc się zastanawiam, czy nie powinienem mieć lepszej karty graficznej. A jak jesteśmy przy odszumianiu, to na jakie ISO w tym momencie sobie pozwalasz, tak? 6400. 3200, to jakby bez problemu. A wychodzę z założenia, że lepiej mieć trochę zaszumione zdjęcie, ale ostre, niż po prostu mieć nieostre zdjęcie, bo w wielu przypadkach to jest dyskwalifikujące, zwłaszcza jak to jest portret jakiegoś zwierzaka. Dobrze. Łukaszu, kończąc naszą powoli rozmowę, powiedz mi, gdzie cię można znaleźć w internecie? Gdzie można zobaczyć twoje zdjęcia? Gdzie można poczytać sobie twoje jakieś publikacje, jeżeli robisz? Co można gdzie można właściwie zasięgnąć informacje o twoich zdjęciach? Zapraszam na swoją stronę internetową bożycki.pl, ale zapraszam także na Instagram albo na Facebooka. Łatwo mnie tam znaleźć, moje nazwisko nie jest popularne, wpisując Bożycki, to wszystko, co trzeba zapamiętać. Super. Bardzo dziękuję, Łukaszu, za rozmowę. Tak jak powiedziałem na początku, to trochę kontynuacja naszej rozmowy, którą mieliśmy online jakiś czas temu, więc myślę, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć sobie w całości, to będzie to dużo lepszym rozwiązaniem niż oglądanie tylko jednej części. No i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć udanych zdjęć i udanego wyjazdu na Mazury, bo wiem, że stąd jedziesz na Mazury. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.